Przerwa z rolnika zagra dla Waldka. Informacja wypłynęła do sieci, choć ostatnia edycja programu Rolnik szuka żony zakończyła się już kilka miesięcy temu, jej uczestnicy wciąż robią furorę w mediach społecznościowych. Wielu internautów chętnie śledzi poczynania niektórych z nich, a do tego grona niewątpliwie należy Ewa Kryza, adoratorka Waldemara. Kobieta chętnie występuje na scenie i rozwija się wokalnie. Niedawno ogłosiła, gdzie teraz będzie rozwijała swoją karierę. Ewa Kryza podbiła serca fanów programu Rolnik Szuka Żony, była uczestniczką 10. edycji popularnego formatu przedstawiającego losy właścicieli i właścicielek gospodarstw z całej Polski. Trzydziestojednolatka postanowiła zawalczyć o miłość Waldemara, rolnika z województwa kujawsko-pomorskiego. Jak się okazało, była skuteczna, bowiem udało jej się rozkochać w sobie mężczyznę. Z programu wyszli już jako para, ale relacja nie przetrwała próby czasu. Ewa Kryza spodobała się również telewidzom. Fani programu Rolnik Szuka Żony docenili jej wrażliwość, sympatyczną aparycję i atrakcyjny wygląd. Dlatego partnerka właściciela gospodarstwa, nie czekając długo, postanowiła zacząć rozwijać swoją popularność w mediach społecznościowych. Kobieta zgromadziła na swoim Instagramie społeczność liczącą ponad 80 tysięcy obserwujących, zaś na TikToku śledzi ją niemal 24 tysiące osób. Jednak wymienione wcześniej cechy nie są jedynymi pozytywami, jakimi może poszczycić się partnerka Waldemara. Ewa Kryza rozwija się bowiem wokalnie i osiąga na tym polu coraz większe sukcesy. Pierwszy raz wystąpiła na scenie jeszcze jako 12-latka i aż do teraz kształci się muzycznie na wiele różnych sposobów. Wydała również kilka singli, a ich tytuły to Wszystko jest cisza i Wymyśliłam nas. Udział w programie Rolnik Szuka Żony nie jest jej pierwszym zetknięciem z mediami. W 2018 roku spróbowała swoich sił w formacie Disco Star i udało jej się przejść przez precasting. Jednak gdy udała się do Warszawy i wystąpiła przed jurorami, nie było już tak dobrze. Ewa Kryza została skrytykowana przez Marcina Millera, Chatomana i Magdalenę Narożną. Ewa Kryza ma imponujące wieści, mimo tej porażki uczestniczka programu Rolnik Szuka Żony nie poddała się i wciąż rozwija się muzycznie. Na jej profilu na TikToku można zobaczyć nagrania z występów scenicznych, gdzie wykonuje zarówno swoje utwory, jak i kawery popularnych piosenek rozrywkowych. Jej postępy można śledzić również na Instagramie, gdzie niedawno pojawiło się ogłoszenie o najbliższych krokach w karierze. Chodzi o czerwcowe wydarzenie, które odbędzie się w Solcu w województwie opolskim.
Na fał i zlocie zabytkowych traktorów nie może przecież zabraknąć dobrej muzyki. Dlatego towarzystwo zabawi właśnie Ewa Kryza oraz duet Janusz i Dominika Żyłka. Myślicie, że znajdzie się jakaś dedykacja dla Waldemara?